Przemysław Talkowski, witam w drugiej części programu Państwo w Państwie. Dziś pokazujemy losy upadającej firmy budowlanej pani Danuty Danisz z Badlinka. Kilka lat temu rozpoczęła budowę tanich domów w Gdyni. Niestety, kiedy inwestor, który miał jej płacić za inwestycję tam właśnie realizowaną, upadł, miasto Gdynia przejęło grunt, na którym to osiedle miało powstać, na własność i razem z budynkami, natomiast do dnia dzisiejszego nie zapłaciło Danucie Danisz 2 milionów złotych, które wyłożyła na budowę tego właśnie osiedla, biorąc kredyt w banku, dlatego dzisiaj musiała zwolnić większość ze 150 pracowników, a za chwilę komornicy mogą zlicytować jej rodzinny dom. Pani Danuto, pani wie, ilu mieszkańców Gdyni wstępnie zapłaciło już za te mieszkania, które miały tam powstać? Na pewno 3 osoby mają zapłacony prawie pełen wkład. 3 osoby plus i parę osób, chyba 5 czy 7 osób, nie pamiętam, którzy płacali i później się wycofywali. To taki jest stan na dzisiaj, bo przedtem było inaczej. My tym ludziom, tej siódemce, z własnych, że tak powiem, z kieszeni, częściowo pieniądze zwróciliśmy, wstępując do spółki w 2005 roku, żeby wzmocnić tą firmę i żeby to się kręciło. Oczywiście w celach normalnie budowy, bo my jesteśmy wykonawcami. Ja o to pytam, bo ci, co ciekawe, ci ludzie, proszę państwa, mówią, że pani, podatki do Gdyni tylko pani tak naprawdę może uratować tą całą sytuację. Proszę państwa, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo firma pani Danuty Danisz funkcjonuje na rynku od ponad 20 lat. Dzięki temu zarówno ona, jak i pracownicy, których zatrudniała, mieli szansę zarabiania na życie i to w godny sposób. Niestety Danuta Danisz, jak już powiedziałem, musiała zwolnić większość ze 150 pracowników. Pozostało tylko kilku. No i tak nie mają za dużo pracy, za chwilę prawdopodobnie firma zbankrutuje. Wszystko niestety przez jedną nieudaną inwestycję w Gdyni. Płakać się chce, szczerze mówiąc. Że to się budowało. Ile ludzi tu żeśmy zatrudniali. Mieliśmy kiedyś kupę roboty. Wszędzie naprawdę było dużo. Robiło nas ponad 150 osób. Cały czas płytki były, to murowanie, tynkowanie, nie? Bez przerwy szło. No świetnie było. Zarobki były dobre, pracy było mnóstwo. Także szło w ogóle wyżyć i jakoś się dobrze żyło. To była największa firma budowlana przez jakiś czas w powiecie. Tutaj zatrudnialiśmy sporo ludzi ze wsi. Od dłuższego czasu się robi coraz gorzej z dnia na dzień. Praca jest tak z doskoku. 2-3 dni, znowu nie ma. Czemu pan płacze? No już szkoda mówić. Mam żonę, 3 dzieci. Trzeba im coś dać do jedzenia, nie? Ja tam mogę zjeść cokolwiek, no ale takiemu rocznemu dziecku, co mu dam? Ziemniaka? I na ziemniaki też trzeba mieć. Człowiek się musi martwić, czy starczy, musi po prostu, tak jak ja dzisiaj, kurde, ostatnie pieniążki wydałem na gaz. Szefowa stara się jak może razem z szefem, żebyśmy jakoś dalej funkcjonowali. Dzięki nim tylko mieliśmy święta wesołe. Bo te 700 zł naprawdę są nieduże pieniądze, żeby wyprawić święta dla całej rodziny. No co to do tego opłaty. Ja bym chciał się zamienić z tymi, którzy nam są winni pieniądze. Ludziom nie zapłaciłam. Nigdy nie wyobrażałam sobie takiego końca. Dziwię się w ogóle, że nie mam powywalanych okien w domu, że nie mam, za przeproszeniem, nóg połamanych. Dlaczego się nie mszczą? Przecież im nie zapłaciłam jeszcze. Do kogo tu należałoby mieć żal? Do kogo pretensje? To raczej do właścicieli tej firmy, nie. Raczej do urzędników, że po prostu widzą, co się dzieje. To jest, nie wiem, jest mi to ciężko pojąć. Gdzie są na stanowiskach, no to są pany.
A tak jak my, zwykli robotnicy, no to tak jak za sanacji. Pachołki, aby naprzód. Nic to jest, nic poza tym. Ja po prostu wierzę w to, że jeszcze dalej będziemy robili, dalej to będzie jeszcze wszystko w porządku. Dlatego tutaj jestem. Podejrzewam, że wszyscy, którzy zostali, to są dlatego. Bo każdy w to wierzy. A na kogo pan liczy, że może ktoś podać panu rękę? Na firmę. Tu, gdzie pracuję. Danuta Danisz, proszę Państwa, jest przekonana, że gdyby poszła z tą sprawą do sądu, wygrałaby. Jej patowa sytuacja polega na tym, że nie ma, no, firma jest prawie bankrutem, ona nie ma pieniędzy, żeby zapłacić 100 tysięcy złotych za wpis, bo wtedy w ogóle proces się nie rozpocznie. Panie pośle, czy w takim razie, tym bardziej na władzach miasta nie ciąży obowiązek, żeby uratować zarówno miejsca pracy, zarówno pieniądze mieszkańców, którzy już zapłacili, i próbować dogadać się z tą kobietą? Ja w ogóle nie rozumiem intencji miasta, a tym bardziej, jeżeli pan prezydent Szczurek mówi o takiej transparencyjności, czystości działania, to skoro się kiedyś komuś dało za darmo tereny, co jest jednak niekonwencjonalnym zachowaniem, to się bierze pełną odpowiedzialność za wszelkie podejrzenia, czy tam coś nie zostało ukryte między władzami miasta a tamtą firmą, co pozwoliło tamtym właścicielom na wyprowadzenie pieniędzy, doprowadzenie do ruiny. Teraz ratując własną skórę i własną reputację, już nie mówię o miejscach pracy, o firmie, o właśnie tym zadaniu społecznym, które miasto miało. Miasto powinno za wszelką cenę doprowadzić i może do tego doprowadzić, bo przecież samorządy zakładają różnego rodzaju przedsięwzięcia współinwestorskie. Może doprowadzić do tej sytuacji, ale tu jest jeszcze jedna ważna regulacja. Proszę mi pozwolić powiedzieć jeszcze jedno zdanie. Z tego przypadku rodzi się po raz kolejny w Państwa audycji taka widoczna potrzeba czegoś, co umownie nazwijmy prawem do błędu. Jak ktoś się znajdzie w takiej sytuacji niezawinionego w pewnym sensie błędu, że traci właśnie płynność z powodu tych okoliczności, musi być jakiś ustawowy tryb, że zawiadomienie w tym przypadku Urzędu Skarbowego chroni przedsiębiorcę przed częścią konsekwencji. A tak możemy liczyć tylko na dobrą władzę, na dobrą wolę, przepraszam, władz miasta Gdyni, tak? Ja dalej będę twierdził, że o ile nie możemy tutaj nawet zarzucić władzom miasta łamanie prawa, to złą wolę chyba możemy zarzucić, i to wprost. Na pewno brak dobrej woli. Ja powiem tak, pewne rzeczy można uregulować. No w polskim prawie, tak, w każdym innym państwie nie da się wszystkiego do końca doregulować. To też byśmy pewnie błąd popełnili. 16 września ubiegłego roku Sejm przyjął ustawę o ochronie praw nabywców, czyli tych osób, które miały podpisaną umowę z tych budem. W tym przypadku akurat nabywców mieszkania lokatorskiego lub domku jednorodzinnego. Myśmy te przepisy zrobili jak gdyby z własnej inicjatywy, to była inicjatywa poselska, ponieważ tu była wyraźna luka braku takiej osłony dla tych, którzy wkładają pieniądze do, czy to do deweloperowi, czy komuś innemu, czy spółdzielni. Taka ochrona jest, ale ten Panie przypadek... Pośle, ochrony pośle, jeszcze jedno zdanie, jeszcze jeżeli chodzi o przedsiębiorców. Rzecz. Może trzeba będzie zrobić, tak to kontynuując myśl pana posła Palikota, takie pewne kompetencje zapisać Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Może to jest jakiś pomysł, jakiś ruch taki, gdzie ten przedsiębiorca będzie chroniony przez też ale gdyby tak władze potężnym miasta, władztwem samorządu. Gdyby miasta, władze miasta Gdyni wykazały się dobrą wolą, myślę, że tego problemu by nie było. Tak. Bo proszę Państwa, to właśnie władze miasta Gdyni zwróciły się do pani Danisz z prośbą, czy też z ofertą dokończenia tej budowy, kiedy inwestor Techbud padł. Więc trudno dziwić się teraz kobiecie, proszę Państwa, że ma żal i pretensje do miasta, że po 3 latach negocjacji nic z tego nie wyszło. Popełniliśmy błąd 5 lat temu. Po prostu błąd. Błędem było skierowanie się w stronę Gdyni. Firma Barwinek podpisała umowę z firmą Techbud na budowę osiedla. Ja miałem 100% udziału w firmie, ale że nie dałbym rady sam prowadzić, by mnie tam poznali z tą firmą. I oni się zobowiązali, że mają środków własnych tam 3,5 miliona, które pożyczą firmie i to będzie udział własny, żeby uzyskać kredyt. Pan Oleski na samym początku podczas rozmów
przedstawił ten biznes, jako ramy tego biznesu. On utrzymywał, że ma kontakty w mieście, że biznes jest mniej więcej nakreślony. To wszystko wyglądało bardzo dobrze. Poza tym dokumenty, z jakim ja się zapoznałam, pokazywały, że są ugody z miastem Gdynia, że miasto Gdynia na wszystko się zgadza, na to, że to będzie budowane dalej. Drogi wspólników się rozeszły. Firma pani Danisz zainwestowała w budowę osiedla ponad 2 miliony złotych. Ludzie czekali na mieszkania. Wydawało się, że miastu mimo wszystko zależy na dokończeniu budowy. Myśmy nawiązali kontakt z miastem Gdynia. Ja dokładnie wiem, kto do mnie zadzwonił, że mamy się zgłosić do wiceprezydenta miasta Gdynia, bo chcą z nami rozmawiać, bo dobrze wybudowaliśmy i żeby to skończyć dla nich. Płacić miał Techbud dom Barlinkowi. Miasto nie ma możliwości zapłaty Barlinkowi jakichkolwiek pieniędzy za wybudowane obiekty, tylko dlatego, że one stoją. Nie wymagam tego od urzędnika, żeby on poczuwał się odpowiedzialny za to, co się stało. Ale sprawa jest prosta. Miasto nie zapłaciło, miasto powinno zapłacić. Danuta Danisz wierzyła urzędnikom, którzy twierdzili, że chcą, by Barlinek dokończył tę budowę. Urzędnicy w Gdyni zwodzili ją przez lata, by w końcu postawić warunki niemożliwe do spełnienia. Tam jest około 2 milionów zainwestowane, więcej nie można. Dla kogo mamy budować? Zresztą tym nie mamy już prawa. Nie mamy prawa od 2007 roku, bo to jest wieczyste użytkowanie miasta, znaczy przepraszam, to wróciło do miasta Gdyni w 2007 roku. W przypadku tej budowy była pewna szansa na jej kontynuację. Czyli oni mieli zdobyć pozwolenie na budowę od swojego wspólnika, z którym są w konflikcie na drodze sądowej. To jest ich sprawa. Może się okazać, że twarde prawa ekonomii nakażą to wyburzyć. Podatnicy w jednym przypadku ponieśliby wszystkie skutki tego działania miasta, gdyby rzeczywiście buldożer tam wszedł i to rozjechał. No ale to byłoby moim zdaniem to sabotaż. Danuta Danisz mówi, moim największym błędem było to, że zaczęłam współpracę z miastem Gdynia, że zaufałam władzom miasta, bo gdybym od razu, od początku próbowała wyegzekwować pieniądze, no to nie byłoby problemu. W naszym studiu jest Katarzyna Latek, dziennikarka Pulsu Biznesu. I co mają myśleć na tym przykładzie przedsiębiorcy, którym miasto, samorząd proponuje współpracę, bo ja gdybym coś takiego zobaczył, to uciekałbym, gdzie pieprz rośnie, bo mógłbym skończyć jak Danuta Danisz. To może nie dziwmy się teraz, dlaczego tak zwane partnerstwo publiczno-prywatne w naszym kraju kuleje, a na przykład w Niemczech funkcjonuje świetnie. No to jest zdecydowanie przykład, że przedsiębiorca ma prawo się obawiać, tak, wchodzenia w związki z miastem. Tutaj wszyscy są przegrani w tym momencie, tak? Przegrana jest firma pani Danuty Danicz, przegrani są lokatorzy, którzy nie wprowadzili się do swoich domów, za które częściowo zapłacili, a niektórzy zapłacili prawie za całe. I przegrana jest, uważam, również Gdynia, tak? PR-owo, wizerunkowo, tak jak chyba pan powiedział w pierwszej części, któryś z panów, że inwestor to jest nie tylko wielka korporacja. To są inwestycje, którymi się chwalimy, tak? Miasto się chwali, wchodzi, nie wiem, Intel, jakakolwiek duża firma. Natomiast tak naprawdę większość inwestorów to są firmy małe i średnie. One w tym momencie mogą stwierdzić, że miasto jest dla nas za dużym graczem, jest z góry wygrane i próby robienia z nimi interesów mogą skończyć się dla nas źle. Bo w relacji przedsiębiorca-władze miasta mam wrażenie, że przedsiębiorca jest na gorszej pozycji. Miasto ma władzę, tak? To miasto rozdaje karty. I zastanawiam się, czy to taki tok myślenia wśród władz Gdyni nie miał miejsca na przykład, a to jakaś firma z Barlinka, co my? Może gdyby była z Gdyni, to może. Nie przejmujmy się, no ona upadnie, a my i tak coś z tym zrobimy. No właśnie, proszę państwa, pani jest takim przykładem kolejnym, że dobrze, że w ogóle taka audycja jak wasza istnieje, pokazuje te przykłady, że Polska nie jest krajem normalnym. W normalnym kraju taka sytuacja nie mogłaby się zdarzyć. Ja mieszkałem wielu lat w Niemczech, mieszkałem w Szwajcarii, pracowałem w Holandii i tam jest ogromne zaufanie przedsiębiorcy do miasta, bo Rada Miasta składa się również z przedsiębiorców. Oni dbają bardzo o to, żeby miejscowy przedsiębiorca czuł się pewnie i dobrze. Zawsze należy mu pomóc, nigdy nie przeszkadzać.
Tutaj mamy właśnie taki kolejny dowód, że Polska nie to jest taki quasi land. Mamy quasi demokrację, quasi samorządność, quasi konstytucję, quasi wymiar sprawiedliwości. Konstytucja mówi, że każdy ma prawo do rozpatrzenia swojej sprawy przed sądem, a tu mamy właśnie, że no nie każdy, ale kto ma 100 tysięcy złotych. No jeżeli ktoś prowadzi biznes, to te 100 tysięcy złotych nie jest problemem. Natomiast jeżeli biznes podupada, to jest suma nie do zdobycia. A czy coś tam panu nie śmierdzi na samym początku, że ten właśnie pierwszy przedsiębiorca, który nie ma kapitału, dostaje za darmo tereny na dużą inwestycję skąd w osiedlu. Się wziął? Miasto mu dając, uwiarygodniło tego człowieka przed wykonawcami, no bo skoro ktoś dostał na takich warunkach, ten to ma prawo przedsiębiorca myśleć, że był poddany jakiejś analizie i że jest bezpiecznym, wiarygodnym właśnie partnerem. Tu jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, to co pan tutaj powiedział, że zobowiązano panią do uzyskania zezwolenia na budowę, no, ale zezwolenie na budowę może wystawić urząd miasta Gdynia i właścicielowi gruntu. Pozwólmy mecenasie, jeszcze odnieść się do tego mecenasowi którego właścicielem jest miasto Gdynia. No to tutaj panie mecenasie, nic się nie da już w tej sprawie zrobić? Pozwolenie na budowę jest w rękach firmy, której wspólnikiem jest Barlinek. Nowe pozwolenie Polska, nie, można to wydać w ciągu 2-3 tygodni. Nieważne, ono już dawno wygasło. Ono wygasło i pan miasto nie zamawiało tej budowy. Miasto chciało stworzyć warunki do jej dokończenia. Panie mecenasie, nakłady zostały poniesione na gruncie przejętym przez miasto. Mamy zastaw, prawo panie mecenasie. Prawo w tym kraju pozwala wypłacić pieniądze. Ale przecież pan wydał opinię w 2010 Państwo roku, której pan pokazaliśmy ją. Pan sam pisał do prezydenta miasta Gdyni, że te pieniądze się pani Danucie Danisz należą i miasto poniesie negatywne konsekwencje. Mieliśmy zastaw, panie piśmie, tak? Mamy pan zastaw się podpisał pod tym dokumentem, myśmy hipoteka je pokazali. Przecież tam jest hipoteka. Hipoteka przymusowa. Panie mecenasie, to pan przecież odpowie na to. W momencie. Napisał pan to pismo, napisał pan tę opinię prawną? Ta opinia prawna jest częścią porozumienia, które miało być stworzone z firmą Barlinek. Ale pan sam firma Barlinek. To już jest teraz nieważne? Wcześniej pan powoływał się pan na przepisy prawa, teraz pan mówi, że nie? Prawo pozwala zwrócić pieniądze za wybudowane budynki aha, i urządzenia. Czyli to możecie sobie budynki za darmo wziąć? Budynki i urządzenia darmo? Prawo definiuje jako budynki. Ustawa o gospodarce nieruchomościami nie definiuje budynku. Ta sama ustawa w artykule 66 definiuje budynek w stanie surowym, zamkniętym, to pan jako 2010 budynek, się pomylił, panie mecenasie, pan się pomylił w 2010. Nie pomyliłem się. Pan nie pomyliłem wycenił się na ile? Dobrze. Państwo wycenili na ile to, co wybudowaliśmy? Myśmy sprawdzali, czy ta substancja budowlana i ma swój walor. Się? Panie mecenasie, biegu wyliczył, powołany przez miasto wyliczył, że 2 miliony złotych, tak, tyle to kosztuje się pani Danisz należy, a pan się nie pod tym podpisał. Należy się od firmy, która z panią Danisz miała umowę. Od firmy, ale czyli pan zabrał tej firmie. Od firmy Technobuch. Ale przecież pan zabrał ten. Daliście firmie bez kapitału, bez gwarancji, zabraliście za darmo tereny. No, kurczę, musicie się panie czymś pośle, za to proszę państwa, to w takim musimy razie kończyć naszą dyskusję. Pomówmy o faktach. Musimy, miasto państwa nic nie dało. Miasto oddało w użytkowanie wieczyste. Ale zabrało, no, ale, za darmo. Ale zabraliście. Nie za darmo. Ale jaki problem, żeby zabraliście stworzyć wspólne przedsięwzięcie nie z Barlinkiem zabraliście, i ogrodziliście. Niestety, proszę państwa, problem jest i to okazuje się niestety bardzo duży. My musimy niestety kończyć ten program. Proszę państwa, bo Danuta Danisz, tak jak wszyscy nasi bohaterowie, straciła nie tylko majątek, straciła nie tylko firmę, ale także i dobre imię. Natomiast teraz tak naprawdę mam wrażenie, pani Danuto, z tego co pani mówi, że pani walcząc o przetrwanie chce tak naprawdę spłacić długi, tak? Tak. Bo pani już nawet nie marzy o tym, że ta firma się podniesie i to jest, proszę państwa, największy problem. Już na nic nie zależy w sumie. Policzyłam sobie, że 30 lat pracy, 18 lat nauki, czyli 48 lat pracy i nic. Finisz. Na końcu nic. W tym roku mam 30 lat pracy. Akurat, no i tak jakoś przykro kończyć w ten sposób. Ona ciągle nie patrzy przez swoją perspektywę. Ona patrzy przez perspektywę osób wokół siebie. Rodziców, nas, nigdy siebie.
Mam takie poczucie, że ona jest tak naprawdę sama, że ona walczy z tymi problemami sama, że ona jest bohaterem. To jest historia jednej osoby. Nikt już prawie nie wierzy, że odzyskamy te pieniądze, że podpłacimy długi i będę mogła, no może już mniejszą firmą, ale z tymi ludźmi, którzy jeszcze się nas trzymają. Zawsze miałam wizję, bo myślę, że firma naprawdę miała sporą przyszłość przed sobą i to głównie dzięki osobowości mamy. Ona nie jest stuprocentowym przedsiębiorcą, który postępuje tylko zgodnie z zasadami biznesu. Ona jest przede wszystkim człowiekiem. Dlatego może jest w tym momencie w miejscu w takim, w którym jest. Nadejdą lepsze czasy? Żeby to ode mnie zależało, to tak, ale większą optymistką jest, trzeba przyznać, wspólniczka. Ja staram się tak naprawdę o tym nie myśleć, bo wie pani, tyle razy to już o tym myślałem i jak człowiek widzi tą czarną przyszłość, to lepiej o niej nie myśleć. Wierzy, no jakimś, ja wiem, tak jak moja wiara mi wskazuje, że Bóg dopomoże, że wyjdzie to może jakoś. Bo nie wierzę w to, nigdy nie mogliśmy uwierzyć, że ona mogła coś kogoś skrzywdzić tym. Takie mam uczucie, że ją skrzywdzono. Panie Macieju, pani Danisz jest oszustką? No a pani Danisz, moja mama? No proszę w ten sposób nie mówić. To jest najbardziej uczciwa osoba, jaką znam. Nie zależy mi na dobrym imieniu. Ja chcę zwrócić długi. Nie zależy mi na moim dobrym imieniu, nie zależy mi na mnie. W ogóle. Ja chcę zwrócić długi. Nie zależy mi na dobrym imieniu. Nie. Chcę zapłacić za wszystko. To właśnie w tym studiu walczymy z państwem w państwie. Wracamy już za tydzień, by napiętnować urzędnicze patologie. Przemysław Talkowski. Do zobaczenia. Byliśmy wszyscy zszokowani, że tak na dobrą sprawę jeszcze nic do końca nie zostało tak na 100% potwierdzone, a już zostało konto zajęte. My jesteśmy związani tajemnicą skarbową. Upokarzające jest wypytywanie się o rodzinę, o stan psychiczny, czy był leczony.